Namaste, kochani, 20 minut na kółku. Wesołe 20 minut na naszym kółku. Spróbujemy, zaczynamy. W absolutnej ciszy stosujcie wszystkie metody, które znacie, żeby się utrzymać. To już podsumowanie naszej wspólnej pracy. Umiejętnie rozkładajcie siły, ponieważ jeśli za bardzo się pośpieszycie z różnymi technikami, czyli jeżeli będziecie za bardzo zwężać na początku stopy, czy unosić ręce, stracicie siły. To jest naprawdę mocny wysiłek, więc zacznijcie sobie od łagodniejszych technik. Nie śpieszcie się z odrywaniem dłoni od kółka, od kolan, stopniowo. Im dłużej będziecie na kółku, tym bardziej eksperymentujcie, im bardziej poczujecie się pewnie, tym bardziej później zmieniajcie układy ramion, pozycję ramion czy dłoni. Mamy 20 minut, więc jak na każdym maratonie rowerowym czy ćwiczeniowym albo maratonie jogi, zaczynamy łagodnie, a kończymy mocno. Zapraszam w absolutnej ciszy. Wyłączcie się na wszystkie bodźce zewnętrzne. Zaakceptujcie hałas dookoła, niezależnie od miejsca, w którym jesteście. Mula banda, mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie dla miednicy aktywne i na tym się na początku mocno skupiamy. Koncentrujcie się również na równomiernym rozkładaniu obciążenia lewa, prawa strona ciała, lewa, prawa noga. Mocny brzuch. Pełna koncentracja. Pamiętajcie, że to jest 20 minut, więc poczujecie nogi, poczujecie pracę mięśni nóg, poczujecie drżenie mięśni. Skupcie całą uwagę w jednym punkcie. Możecie przenosić wzrok w różne inne punkty podczas pozostawania na kółku. Ale cały czas koncentrujcie się na równomiernym rozkładaniu obciążenia między prawą, lewą stopą. Koncentrujcie się na miejscu, w którym jesteście, tu i teraz na sobie, bez rozpraszania uwagi. Spróbujcie przejść w taki lekki stan medytacji, czyli zapatrzeć się w jeden punkt, ale cały czas wyczuwać równowagę. Cały czas pozostawać mocno w kontakcie z kółkiem. Ze swoim ciałem, mula banda aktywna. Zmieniajcie ułożenia ramion, rozkładajcie siły, bo zobaczycie, jak mocno się zrobi po 15 minucie. Zostajemy zapatrzeni w jeden punkt, stosujemy wszystkie wskazówki z poprzednich sesji jogi, równowagi, pełna koncentracja, mocny brzuch, mocna mula banda.
i wejdźcie już w absolutną ciszę umysłu. 20 minut. Możecie zastosować dowolne mudry z kursów jogi relaksu, jogi dłoni na moim blogu, wasze ulubione. Szczególnie polecam teraz mudrę Sandhya, która niweluje zawroty głowy. To jest przyciśnięcie kciukiem środkowych palców, których opuszki dotykają do podstaw kciuków, albo mudra Prithivi, czyli mudra ziemi stabilizująca, ugięte czwarte palce dłoni i też wciśnięte do wnętrz dłoni. Możecie zastosować dowolną mudrę stabilizującą, jeśli macie na to ochotę. Pozostańcie w kontakcie z kółkiem, z równowagą, ze swoim ciałem. Mula Bandha aktywna, mocny brzuch, naprawdę mocny brzuch, pępek do kręgosłupa. Cały czas oddychamy.
aktywne mięśnie dla miednicy, mięśnie krocze, aktywne centrum. Tak jak podczas zajęć Pilates czy sesji Ashtanga Yogi. Wzrok w jednym punkcie, dryśli punkt koncentracji wzroku, możesz przenosić w dowolne miejsca, ale pozostań w kontakcie z kółkiem, ze swoim ciałem, wyczuwaj równowagę. Oddalaj barki od uszu, doklejaj łopatki do pleców. Wciągaj brzuch pępek do kręgosłupa, aktywna mula bandha. Mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie dna miednicy. Trzymamy mocno równowagę.
powoli zbliżamy się do 15 minuty. Tutaj możecie już czuć nogi, dlatego wzrok w jeden punkt, mocna mula bandha, jeszcze 5 minut. Zatrać się wzrokiem w jednym punkcie, zawieś umysł, wycisz go. Koncentruj się na rozkładaniu równowagi i wciągaj brzuch. Koncentruj się na mocnej mula bandzie, mięśnie dna miednicy, mięśnie krocza aktywne, mięśnie poprzeczne brzucha. Koncentruj się na rozkładaniu równowagi. Między prawą, lewą nogę, prawą, lewą stopę. Wzrok skupiony w jednym punkcie. Barki w dół od uszu, mocny brzuch, ciężar ciała równomiernie prawa, lewa stopa. Oddychaj spokojnie, głęboko, przy zasanej aktywnej mula bandzie.
wycisz umysł, mocna mula bandha, mocna lewa prawa stopa. Powolutku przygotowujemy się do zejścia z kółka. Mamy już nasze 20 minut. Jestem z Was dumna. Na pewno czujecie mocno nogi, zwłaszcza stopy. Gratuluję Wam wytrwałości. Jak zauważyliście, tak długi czas spędzony na kółku wymaga racjonalnego rozkładania sił i skupienia naprawdę bardzo mocno uwagi w jednym punkcie. Schodząc z kółka, bardzo powoli na mocnym brzuchu połóżcie jedną dłoń między stopami, drugą na zewnątrz jednej stopy. Odepchnijcie się od dłoni między stopami. Zejdźcie stopami po dwóch stronach kółka. Odsapnijcie.